celem tego spotkania jest praca z energią, rozmowa o tym, że dlaczego warto zwrócić uwagę na nasze ciało energetyczne, co to jest to ciało energetyczne i jak ono się łączy z naszym zdrowiem takim codziennym, z naszym fizycznym, emocjonalnym, duchowym, mentalnym, tak? I dzisiaj ma być to w formie bardziej warsztatowej, czyli fajnie, żebyśmy się może czegoś nauczyły nowego, coś o sobie poznały, coś doświadczyły, ale jeżeli są jakieś pytania takie wiedzowe, teoretyczne, to też możemy o tym rozmawiać, jest taki pełny luz na to. I oczywiście, tak jak samo jak właśnie kręgi kobiet, zasada taka podstawowa ode mnie, prośba i jakby potrzeba zgody ogółu, na to, żeby to była jednak przestrzeń bezpieczna i wszystko, co się dzieje w tej przestrzeni, jakby zostaje z nami. Czyli jeżeli coś się podzieje, komuś coś się otworzy, czymś się podzieli albo jakieś emocje wyjdą, że zostaje to jakby w tym kontenerze, w tym wazonie jakby tego, czy tutaj jesteśmy teraz, tej przestrzeni tu i teraz. Żeby to się mogło podziać. Jeżeli coś się komuś otworzy, to żebyśmy dali przestrzeń, trzymali tą przestrzeń dla siebie nawzajem. Czy może tak jakby wszystkim to pasuje? Tak? No to witam Was oficjalnie. Bardzo dziękuję, że przyszłyście i że znalazłyście w tym lesie. Dwa razy się tak przeprowadzałyśmy, więc jestem pod wrażeniem. Że jest nas tak dużo i że możemy ze sobą poprzebywać. I myślę, że możemy planować jakby przebywanie ze sobą przez godzinę, bo jakby tak jest w grafiku, jest półtorej godziny, jakby minęło pół na tą przeprowadzkę. Więc możemy zrobić godzinę jakby tak oficjalnie, a potem możemy zacząć powoli zamykać i wtedy, jeżeli będziecie chciały zostać, to zostajecie, ale macie jakby wolność do tego, żeby pójść na jakieś inne zajęcia albo coś tam. Niektórzy mają dzieci ze sobą, też jest jakaś potrzeba czegoś zrobienia, więc... żeby była taka ta wolność i żebyście mogły się rozluźnić. Ja będę jakby kontrolować czas i jakby zakończymy naturalnie za godzinę. Tak? Wszystkim pasuje? Może tak być? No bo, że chcecie siedzieć tutaj ze mną do północy, to też zapraszam. Dla mnie nie ma czas i przestrzeń troszeczkę rozmywają się czasami, więc... Super. No to ja mam na imię Ewa Maria. Albo Maria po polsku. Przyzwyczaiłam się do przedstawienia, to też takie ciekawe słownie w Polsce i w ogóle tak jak z tym seksem, tą energią seksualną, energią czakrą, sensualną, seksualną, sakralną, że właśnie tak się czuję potrzebę tłumaczenia, że ja w sumie nie jestem Maryja, tylko ja mam na imię Maria, ale po angielsku zawsze przedstawiam Maryja, no bo tak się to czyta, żeby ktoś mi jeszcze nie zarzucił, że ja tutaj matkuję Jezusowi i tak dalej. Ale jakoś tak się pasuje, bardzo mi się podoba jakby brzmienie Ewa Maria, więc jakby tak jest. Więc Ewa Maria i mieszkam sobie na Bali i obecna sytuacja światowa spowodowała, że trafiłam do Polski i po paru miesiącach samotnego wegetowania w Krakowie, nie znając nikogo, znaczy znam trochę ludzi jakby ze swojego dzieciństwa, ale jakby nie znając takich osób, które może bardziej by mi pasowały, osobiście bym sobie wybrała tych nowych znajomych, postanowiłam właśnie zacząć wybrać na jakieś fajne miejsca i poszukać swojego tribu. Więc Ania właśnie tutaj obecna, bardzo dziękuję, powiedziała mi, że jest tutaj festiwal i Witek, który tutaj nam przebiega w owocowych spodenkach, zaprosił mnie tutaj, żeby współtworzyć tą przestrzeń właśnie z Anią, z Witkiem i z Wami wszystkimi. I tak jakby tutaj trafiłam. I jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to ja chętnie odpowiadam, ale też nie chcę się rozgadać na jakąś tam własną osobę, to tam ma mniejsze znaczenie. Intencja moja jest troszeczkę taka, żeby być... tworzyć przestrzeń, w której kobiety i też również mężczyźni, jeżeli bardzo chcą być w tej przestrzeni, mogą połączyć się ze sobą i zrozumieć, że są własnym autorytetem, że wiara w siebie jest najważniejsza i że możecie się połączyć w każdej chwili ze swoim ciałem energetycznym i jeżeli coś się dzieje w waszym życiu, w waszym zdrowiu, to możecie znaleźć, gdzie to się dzieje na poziomie energetycznym i ukrócić tego.
tak? Jakby zamiast pozwolić, żeby się ta choroba wytworzyła, często na końcu takie bardziej tragiczne są autoimmunologiczne choroby albo rak, tego typu rzeczy, to nie tworzy się z dnia na dzień, tak? Więc tak jak samo wiemy, że nie wiem, no wiemy, że choroby się nie tworzą z dnia na dzień, więc jeżeli nie jesteśmy może świadomi jeszcze swojego ciała, tak w ogóle swojego ciała jako tego fizycznego, to są różne takie skróty i praca z ciałem naszym energetycznym jest takim fajnym skrótem, gdzie albo możemy przyjść do kogoś, on nam zdiagnozuje, powiedzmy, co się dzieje energetycznie i pomoże nam w powrocie do równowagi albo przez sesję, albo ucząc jakichś narzędzi. I to jest najfajniejszy chyba sposób, moim zdaniem, na rozwój swój. Bo w ogóle rozmawianie o jakimkolwiek rozwoju nie może się zacząć, dopóki nie mamy takiego zdrowia prawdziwego. Nie, że nie jesteśmy chorzy, tylko że mamy taką witalność w sobie, taką normalną. I właśnie pamiętam, że Witek o tym mówił, że on ma taki plan, że on nas tu wszystkich wrzuci do tego lasu, zarzuci owocami i my po prostu z braku laku będziemy na owocach przez parę dni i nam się to wszystko pootwiera, bo nagle zmieniamy dietę na lżejszą i nagle się łączymy ze sobą i jakby to jest jego historia cała, gdzie on po prostu tam wczoraj miał wykład na temat swojej historii, ale mówił właśnie, jak on doszedł do różnych rzeczy naturalnie, sprawdzając, eksperymentując, zmieniając dietę, nagle mu się rzeczy jakby pootwierały, umysł mu się pootwierał, emocje mu się pootwierały. I to tak jest troszeczkę, jeżeli przestajemy wkładać trucizny, rzeczy, które nas ściągają w dół, nie że ugruntowują w pozytywny sposób, tylko ściągają nas w dół, czyli wszystkie używki, też nadużywanie jakichkolwiek rzeczy, czego wszystko w nadmiarze szkodzi, tak? Więc jakby wszystko w równowadze i całe, wracając znowu do energii, całą intencją pracy z energii, zrozumieniem energii jest ta praca do znalezienia równowagi, cokolwiek tą równowagą w tobie jest. Jest dużo filozofii na ten temat i wiemy na przykład z Ajurwedy, Ajurweda mówi o tym, że każdy z nas ma taką równowagę, jak jest w poczęcie przede wszystkim, bo już w brzuchu mogło się już coś tam pomieszać jak po urodzeniu, ale w momencie poczęcia mamy taką, jak się tworzy ta nasza jedna komórka, z której się później tworzy nasz organizm, to jest on, jakby ma jakieś charakterystyki, tak? Czyli tam jest kapha, pita i wata i masz ileś tam procent czegoś i tam jest duża cała filozofia, którą chodzi się przez 7 lat na studia i zostaje się lekarzem Ajurwedy. I wtedy się jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, co to jest Ajurweda i jak fajnie z niej można korzystać. Ale jakby ta podstawa tej filozofii, tej medycyny mówi o tym, że każdy z nas ma taki swój balans i później co oni robią, to ty przychodzisz do nich, oni sprawdzają, co jest tą twoją podstawą, czyli jakby serią pytań z twojej przeszłości i tak dalej. Potem patrzą, co się u ciebie dzieje i widzą, że tu jest za dużo tego, tu za mało i dietą i tak dalej jakby wspomagają, żeby wrócić do tej równowagi. Więc robimy dokładnie to samo na energetycznym poziomie, gdzie jeżeli coś jest właśnie jest overactive or underactive, czyli nadaktywna albo za mało aktywne centra energetyczne, to my je sprowadzamy do równowagi. I co jest magiczne właśnie w pracy z energią, to, że ta sama rzecz równoważy nam, jeżeli mamy nadaktywność i overaktywność. Też oczywiście są specyficzne rzeczy, czyli na przykład ja wiem, że mam nadaktywną tą czakrę, więc mogę na przykład ten specyficzny kamień, który wszystko, kolory, zapachy, wszystko ma jakieś wibracje, więc szukamy wibracji, które mają te same wibracje, co naturalnie ta czakra i to centrum energetyczne. I w ten sposób to nam sprowadzi. Ale różne tak ogólnie prace na czakrze, nie pracujemy nad tym, że o jest za dużo, to teraz będziemy ją dobijać w dół, albo jest jej za mało, to teraz kochanie rusz się, tylko używamy rzeczy, która prowadza do równowagi, tak? Więc ja też mam, chociaż w sumie młoda już jest trochę starsza, ale też mam coś takiego, nauczyłam się dużo na Bali, mieszkając w takim community trochę jak tutaj, tylko że każdy ma może swój dom, ale mniej więcej tak funkcjonujemy na co dzień. Żeby dać dzieciom tą obecność, nie? Że jakby one przybiegają i nagle przychodzi ciocia i ciocia jest ważniejsza od dziecka. I to jest takie dziwne strasznie dla mnie. I żeby właśnie jak dzieci się pojawiają, to dać im tą przestrzeń i nie trzeba. Super, no to tyle troszkę z takiego wstępu. Myślę, że fajnie było się przedstawić. Więc jeżeli każda z nas mogłaby powiedzieć swoje imię, może coś o sobie, jeżeli chcecie się czymś podzielić, coś wam na sercu leży i dlaczego może znalazłyście się na tym festiwalu albo na tych warsztatach i czy jest coś, czego szukacie
konkretnie, jakby, nie wiem, ode mnie z tych warsztatów, może macie jakieś konkretne pytania albo jakieś rzeczy, z którymi wiecie, że poszukujecie równowagi w tej kwestii. Chciałabyś zacząć? To ja na imię Małgosia, jestem nauczycielem matematyki, uczę dzieci i młodzież. Sprawia mi to frajdę. To prawda, jak siedziałam w domu, to aż taką dużą to nie było tej frajdy. Bo to widzieć te dzieciaki przez ekran, to nie jest to samo, co kontakt bezpośredni. Przyszłam na warsztaty, dlatego że powiedziałaś, że będziemy pracować z wahadełkiem. Mhm. No i też może coś jest coś więcej o czakrze sakralnej, żeby się dowiedzieć, jak to tam zbalansować, żeby wykorzystać jak najlepiej naszą moc. Mega, super. Dziękuję. Dziękuję, że przyszłaś. Ja mam na imię Sylwia. I tak ciągle się patrzę, bo może być taki moment, że trzeba dzieciaki łapać. No, może przyjść młody. Chyba nie widzieli. No dobra, i w każdym to mnie trochę rozprasza, ale przyszłam też generalnie tak, bo wczoraj było takie spotkanie ogólne, nie? O energii, gdzieś tam w takim gronie mieszanym, a teraz jest w takim gronie kobiecym. Ja potrzebuję takiego grona kobiecego teraz. Po prostu. Super, ja też. Dziękuję, że przyszłaś. I myślę, że wiesz, no jak się zgubi, to zawsze ze sceny powiedzą, że dziecko się zgubiło. Albo tam mapa znajdzie. Zatem wiesz, to jest jedno pole. Tak. Jedno pole tutaj. On przyjdzie, gdzie będzie. Tak, on odnajdzie się. No. Ja mam na imię Ania. Słuchasz, czy o tobie? Młody się zgubił. Ja mam na imię Ania i na warsztat przyszłam dla ciebie. Jako mój tłumacz. Czuję, że chcę tu być. Też mam silną potrzebę być w kręgu kobiecym. Ostatnio ogólnie mam bardzo takie duże zaufanie do kobiet i widzę, zaczynam doceniać naszą moc i zaczęłam doceniać bardzo swoją moc. No i jakby chcę tą ścieżką podążyć dalej, pogłębiać to. Z jednej strony się uziemiać, a z drugiej strony wystrzelić trochę w kosmos. Super. Dziękuję, że przyszłaś. Ania też, ja też mówiłam, Aniu, ale przyjdziesz na mój warsztat, bo ja potrzebuję tłumacza, bo jak zacznę dużo mówić po angielsku, albo jak właśnie tłumaczyć kalką językową na polski i w ogóle nie będzie miało tego przesłania, co chcę, żeby było. Więc dziękuję ci bardzo. Więc w razie czego, jak się patrzę na nie, to dlatego, że szukam słowa jakiegoś. Ja ci wysyłam od razu. Dzięki. Ja mam na imię Basia. Przyszłam tutaj tak z ciekawości, trochę z Super, dziękuję, że przyszłaś. Witamy. Ja mam na imię Emila. Gdybym wierzyła w przypadki, to pewnie bym powiedziała, że przez przypadek moje nowe koleżanki właśnie tutaj szły, ale pewnie przesiad tak chciał, więc chętnie posłucham. Myślę, że właśnie tak ma być, więc... Dobrze, cieszę się bardzo. Ja również. Witamy, dzięki. Mam na imię Dominika. Gosia powiedziała, że może tu być praca z wahadełkiem, mnie to zachęciło. Trochę mam sobie lęków ostatnio, więc myślę, że jak najbardziej takie kręgi może dadzą więcej mocy. Dobrze bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Mam na imię Fiona. Na obok tego techniku jestem, bo jest to kolejny etap szukania siebie. I też jestem tutaj, bo szukam siebie. A ponieważ kobiety są bliskie, przebywanie z kobietami jest bardzo... Możesz troszkę głośniej mówić, to? ...jakiegoś czasu Super. Dziękujemy, że jesteś. Luisa. Możesz wybrać nowe w sumie. Luisa Maria. Jestem tutaj w zasadzie, bo dziewczyny mnie namówiły, żebym przyjechała z synem. I przyjechałam. Jestem bardzo zadowolona, bo potrzebuję takiego teraz spokoju, wyciszenia się generalnie. Witamy. Ja mam na imię Melissa. Jak?
Melisa, jak takie zioło? Przyszła nas uspokoić. Za domową Violi tak naprawdę. Ostatnio dużo rzeczy się działo i tak jakoś relaksuje się od pewnego czasu. Viola mnie po raz pierwszy zebrała na gongi i to jest kolejny etap. Mhm. Cudownie. Fajnie, że jesteś. Agnieszka. My się z Ewą poznałyśmy na Bali, gdzie Ewa mi opowiadała wtedy o tych, o energii, o pracy z energią i w ogóle bardzo wtedy ją poczułam mocno. Duże na mnie wrażenie zrobiła. No i też chciałam zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to czym się zajmuję. No i w ogóle energia jest, jak się zaczyna czuć energię, no to już po prostu to widać na każdy, jakby na każdym kroku. Z kim się nie spotkasz, no to każdy ma tam jakiś... Część wibruje i to jest po prostu takie fascynujące, ten świat energii dla mnie. Super, dziękuję, że jesteś. Właśnie przyjechałaś dopiero parę godzin temu, więc będziemy później pokazywać festiwal cały. Super, dziękuję. Ja też pamiętam, że jak się poznałyśmy, to przechodziłaś przez różne właśnie takie rzeczy. Jakby tu mi się otworzyło, tu mi się otwiera, co to znaczy. Ja chyba jednak zostanę w domu, bo za bardzo mi wibruje. Ja mówię, nie no, chodź, zobaczysz ubud. Nie, ja nie wiem. Bali też jest takie specyficzne. Tak, na lotnisku i już od razu czuć. Już ci lepiej. Już ci lepiej, naprawdę. Tak, to jest już w ogóle cały inny wykład na temat energii Bali. Tak, energii Bali. I też na kręgu kobiet w sumie. Tak, takim polskim sobie zrobiłyśmy. Tak. W ogóle takim pierwszym... No, pierwszym i ostatnim w sumie kręgu, chociaż tak, próbowałyśmy, ale to było takie spontaniczne, że poszłyśmy na kakao ceremonii, czyli że się kakao pić i jakoś się z tego taki krąg troszkę zrobił, no, mega, super. Więc moje imię zlecę, musicie do mnie mieć Ewa, ale także jakby mój artystyczny pseudonim jest Ewa Maria. Ponieważ moje nazwisko jest bardzo długie i polskie i niestety za granicą nikomu by przez gardło nie przeszło. I jednak kiepski pomysł z takim właśnie nazwiskiem polskim. Więc skorzystałam z mojego imienia z chrztu. No super. Ja nie wiem co... Tu jest nasz fotograf, więc ty też nie przejmujcie. Chcesz się dołączyć, czy ty jesteś asystentką? Jak prosiła, przyszedłem. Super. Więc tutaj jest pełen w ogóle marketing na przyszły festiwal. Będziemy robić, będzie tutaj tysiące ludzi. I będzie super. I teraz już się nie mogę skupić. Wszyscy, a możemy w sumie zrobić grupowe zdjęcie, możecie się wszystkie odwrócić, popatrzeć na kamerzystę i może być spoko. Co wy na to? Ja nie mam aż tak za szerokie oczy. Co? Aha, bo ty masz takie portretówki. No to nie, to wszyscy się patrzymy tak, z powrotem. Kuseczkę, tak. Dobra, no to jak wolisz. A tam daleko mam torbę z tym sprzętem. Dobra, dzięki. Ale jakby co, to pokażę wam. Ale nie, w ogóle ja tutaj nie mam. Nie macie, tutaj. Dobra. Nie ma tu żadnych mężczyzn. Chłopcy mogą być. Do wieku 7 lat zapraszamy, nie? Jak to jest w niektórych kulturach, tak? Że chłopcy są z mamami wychowywane do któregoś tam roku życia, często 7, dziwnym trafem. A potem właśnie często idą jakby w grono męskie i jakby albo idą do szkoły, albo gdzieś tam są wywożone do szkoły, do jakiejś tam, jak to się nazywają, gdzieś takiej do szkoły, gdzieś indziej, albo idą na rycerze, albo idą na... Tak? Jakoś zawsze tak było przez historię i to jest bardzo ciekawe. Ponieważ wiemy, że czakry rozwijają się przez pierwsze 7 lat życia. Tak samo jak mówimy, że nasza podświadomość się rozwija przez pierwsze 7 lat życia. I nagle jak mówimy o przekonaniach, które... Znajdujemy przekonanie w podświadomości, które nas blokuje i ono jest związane z czymś konkretnym. I myślimy i sprawdzamy, co to jest za przekonanie i nagle patrzymy, z czym ono jest związane na poziomie czakr. Faktycznie to przekonanie się wyrobiło. Dzięki. To przekonanie się stworzyło w czasie, w którym ta czakra się kształtowała. I to jest takie, tak jak o tym mówiłaś, jak już zaczniesz pracować z energią, czujesz, to już w ogóle jest moc, potem coś tam się dowiesz, nagle to tak wszystko zaczyna mieć sens nagle, tak? Że zamiast chodzić ciągle i szukać tej wiedzy na zewnątrz, tu Ajurweda, tu chińska medycyna. Ja tak robiłam przez 12 lat swojego życia. Tu coś tam, tu nowy healer, tu znalazłam, tu nareszcie znalazłam swojego guru, mnie uzdrowi, naprawi i w ogóle się zajebiście. I potem stwierdziłam, że właśnie chodzi o to,
żeby... przepraszam Was bardzo, bardzo przepraszam, to są warsztaty robione, jeżeli możecie się przenieść w jakieś inne, bo musieliśmy się przenieść, wiesz, z innej przestrzeni. Dzięki wielkie. Panie mogą zostać i chłopcy też? A państwo... A słyszałam, że panowie z cukru nie są. Nie, żartuję. Nie no, w sensie nie wygonimy was, ale jakby są warsztaty się dzieją, nie? Więc no. Jasne. Dobra, w sensie zanim zaczniemy coś robić, może to... Zobacz, jak idziemy z flow, tak? No, przynajmniej mamy dach. Ja tak, wiecie, szklanka półpełna. No, ale jakby dużo jakby można opowiadać o tym, dlaczego praca z energią jest taka cudowna, tak? Ale ty jak powiedziałaś, że czakry się rozwijają do 7 roku życia, to co to oznacza? To znaczy, że jest taki moment, że jakby... Właśnie ja nie wiem, bo ja nie pracuję dużo z dziećmi, w tym sensie, że ci nie powiem na doświadczeniu. To nie jest tak, że ja wzięłam właśnie, chociaż możemy zacząć na młodych eksperymentować, jak już to są. Nie wzięłam 3-letniego dziecka i patrzę, o, tutaj mu się nie rusza na poziomie, wiesz... więc jakby nie chcę teoretyzować na ten temat, ale jest to udowodnione i jakby jak pracujesz z ludźmi, jak dużo pracujesz, to na przykładach masz, na przykład powiedzmy, że masz przekonanie, że ty nie masz generalnie wszystko jest okej, ale jakoś tak nie możesz znaleźć swojego miejsca w życiu fizycznie i jakoś tak się ustatkować. I nagle się okazuje, że ty masz przekonanie głębokie, takie te core belief, czyli ten podstawowe przekonanie, które mówi, że ty w sumie to nie jesteś wartościowa życia, czyli ty możesz na przykład stanąć i nie jesteś w stanie powiedzieć, że jestem wartościowa, bo ci to przez gardło nie przechodzi, tak? Czyli masz przekonanie na przykład, że nie mam prawa żyć. Czyli jak ty masz w ogóle cokolwiek zbudować i z tych wyższych czakr czerpać, tak? Z tej mocy, później z tej mocy naszej tutaj twórczej, później z tej mocy bycia, z miłości, z tego miejsca, gdzie możemy tą naszą misję, wizję i dary dzielić się, tak? Bo tutaj one się tworzą i one przechodzą przez taką moc bycia w tym fizycznym świecie, tak? Przez to ego, przez tą manipurę, później przez serce, przez miłość. I potem możesz się dzielić z tą miłością, tym, co masz do przekazania. Ty jako unik, jakby unikatowa jednostka, która tu przyszła po coś, tak? Więc jeżeli, wracając do tych przekonań, jeżeli masz, jak pracuję z kimś, nagle wychodzi mi właśnie, że to przekonanie, czyli sprawdzamy mu przez... jak to się nazywa, nie wiem jak po polsku, ale połączenie ciała z mózgiem, czyli możesz sprawdzić, możesz bypass, czyli obejść ten mózg świadomy, żeby rozmawiać z nieświadomym, nawet nie wchodząc w wysokie stany medytacji, ale przez swoje ciało, czyli masz, możesz sprawdzać sobie na mięśnie, tak? Czyli to jest jakby muscle testing, to się nazywa po angielsku. I to jest najlepsza, najprostsza metoda dla kogoś, kto niekoniecznie właśnie energię i coś tam niekoniecznie wierzy, ale takie można mózgu sprawdzać. I sprawdzasz przekonania, szukasz tego przekonania i znajdujesz to przekonanie podstawowe, że nie mam prawa żyć. Czyli ma i równomiernie na poziomie energetycznym, jeżeli ja będę tej osobie sprawdzać czakry, to on ma zablokowany albo super out of balance, niezrównoważony, czyli tak lata mu ta, wiesz, każdą stronę jest taki, nie ma tej równowagi, że ta płyta energetyczna, ten dysk sobie tam rusza się, spinuje sobie. To jakby widać to na energetycznym rzeczy i później rozmawiamy i wychodzi, że jest takie przekonanie. Więc o to mi chodzi, że jakby z pracą na setkach ludzi... Czyli do 7 roku życia jak gdyby mamy ten przepływ taki teoretyczny. My do 7 roku życia jesteśmy gąbką. Czy ty, ja ci powiem, że ty jesteś głupia, czy ty jesteś mądra, to ty w to uwierzysz, tak? O to chodzi. Więc jeżeli, szczególnie na w tym okresie, w którym tobie się rozwija, jak nawet wiesz, na takim super normalnie medycznym, tak jak ty pracujesz z dziećmi, więc więcej pewnie wiesz o dzieciach, czy młode, czy panie, które mają dzieci, szczególnie młode, to jakby obserwujecie, jak się zmienia ich rozwój. I na przykład koło 3 roku jest wszystko moje, nie twoje, ja ten daj mi, cały czas jest nie na wszystko. Więc to jest moment, w którym się manipura rozwija, tak? Czyli tworzymy to zdrowe ego u dziecka. Więc to jakby też ta świadomość u rodziców, gdzie masz dziecko 2-letnie, jak do niego się stosować, a na przykład 3-letnie, żeby dbać o to, żeby jak mówisz nie, to dlaczego? Albo jak ono mówi nie, to też dlaczego? Żeby znaleźć to, jakby wytworzyć zdrowe ego, które będzie nam pomagać iść przez ten świat, a nie je tam straumatyzować, nie? I jeżeli tworzą się
są jakieś sytuacje, które generalnie tworzą traumy w nas. Traumy to znaczy, że energetycznie i też emocjonalnie, mentalnie nie byliśmy generalnie, nie byliśmy w stanie przetworzyć tego, co się działo. Czyli jakby digest, tak? Strawić tego, przetrawić tego, co się wydarzało wokół nas. No i co robiło nasze mądre ciało, nasze mądre byt nasz mądry? On mówi, no to ja to gdzieś tam schowam pod dywanik i jak będziemy mieli trochę przerwy, to my sobie to odgrzebiemy, naprawimy, wszystko będzie spoko, nie? Tylko, że żyjemy w świecie, w którym najpierw przez całe dzieciństwo nam mówią, że ryby i dzieci głosu nie mają, a potem jest studia, praca, mąż, dzieci, wszystko, trzeba w tym i później masz 60 lat i mówisz, no ja to bym robił, jakbym mógł. Albo ty przez ciebie, bo się urodziłaś, ja nie mogłam swoich marzeń spełniać, nie? Ale wiesz, no, ja się sama nie stworzyłam, no to jakby tego rodzica jest odpowiedzialność za to, co się dzieje, tak? Człowiek, jakby każdy jest odpowiedzialny za siebie. Widzę, że ci mężczyźni to tak przychodzą do nas, widzę chyba do ciebie mężczyzna nie? Kontrolujemy, tak. Kontrolujecie? A co? Bo tutaj warsztaty dla kobiet są, no. Ale nam cały czas jakiś rodzynek, bo ja zawsze się śmieję, że ja robię albo kręgi dla kobiet, to faktycznie dla kobiet, albo warsztaty ogólnodostępne. I zawsze przychodzi 90% kobiet, ale zawsze jest jakiś taki rodzynek. I ja mówię, i on się zawsze tak czuje niekomfortowo. I ja mówię, dziękuję bardzo, że przyszedłeś, mamy wiesz, pierwiastek męski odznaczony. Nie przeszkadzam, działajcie. Dzięki. Ale coś ciągnie. Możemy zaprosić ich później do jakiejś... Możemy na nich sprawdzać czakry, możemy mieć wszystkim. Tu masz zablokowaną sakralną, nie? No, więc tak, nie wiem, czy odpowiedziałam jakoś na twoje pytanie. Tak. Jakby to jest dużo, jak można w to w głębiej wejść, ale jakby to jest taki otwierający umysł, tak? I jeżeli nawet na sobie popatrzysz, jeżeli już masz taką autorefleksję i szczególnie rzeczy, które jeszcze przerobiło w sobie, mówię, no faktycznie, miałam takie, coś tam nad czymś pracowałam, jakiś był blok, i tu mnie coś tam, jeszcze fizycznie, bo to się fizycznie jeszcze objawia w bólach i tak dalej, nie? Więc idziesz do jakiegoś healera, masażysty, czy dobrego jakiegoś takiego właśnie, nie masażysty, ale kogoś takiego body workera tak zwanego, czyli ktoś, kto pracuje z ciałem, ale rozluźnia tam na poziomie też emocjonalnym, to często pracując z powięzią, a w powięzi płynie energia, według wielu tradycji, tak? I się nauczyłam nowego słowa wczoraj, powięź. Nazywa się fascia po angielsku, jest tak, bo ja, ktoś mi mówi, ja ci tutaj pomaluję, tu masz takie coś, to ci to zrobię? Znaczy, wiesz, że tutaj ci pomasuje? Ja mówię, co robisz? Mają fascia. A on mówi, nie wiem, co? Co? Nie wiem, o czym mówisz. Ja mówię, no fascia, no takie białe, taka siatka w ciele. A on mówi, no tak, powięzią, nie? I w ogóle rozdział językowy w pełni. Więc tak, więc jakby mówi się, że na tym poziomie fizycznym, jeżeli chcesz znaleźć tą, gdzie ta energia płynie, gdzie są te kanały energetyczne, to one są w faszy. I też się mówi, że jakby w nasze ciało dusza wstępuje przez koronę, przez czakrę korony, czyli tutaj przez głowę. Jak wiecie, jak macie małe dzieci, albo dotykaliście główki małego dziecka, to one mają, to się nazywa ciemiączko chyba, tak? Mhm. Czyli jest taka, nie wiadomo czemu na tej czubku tej biednej czaszki temu dziecka takie miękkie jest i bardzo można właśnie albo uszkodzić, tak? A to się później wapnieje to jakby, tak? I jakoś to jest ciekawe bardzo, że właśnie w tym miejscu, w którym jest ta czakra korony i też jak przebywamy z dziećmi, damy im przestrzeń na to, żeby one się wyrażały i żeby one były sobą i żeby one były, są małe Buddy. Jak dziecko się rodzi, to jest taki mały Budda, nie? I od tego momentu zaczynamy ciachać i traumatyzować. I tak mamy właśnie, że my byłyśmy wszystkie urodzone białymi kartkami. Nie białymi kartkami, że nas trzeba było zapisać, tylko taką pełnością tej białej kartki, tak? Czyli takim małym Buddą, ja lubię to tak nazwać, takim Jezusem Chrystusem, takim małym Buddą, taką miłością, taką jednością. I później idziemy przez to życie i tutaj nas coś traumatyzuje. Nie mówiąc, że po 7 roku życia traumy nie mogą wpłynąć na nas jakoś tak, że to faktycznie jest jakąś blokadą i na tym też trzeba warto popracować, ale okazuje się, że często jest tak, że przez pierwsze 7 lat życia coś się wydarzy, tam się straumatyzuje. Jest dziura. Ojejku. I psy też przy nas przychodzą. Wszystko do nas przyjdzie. Jeszcze te konie zaraz za nami. I kury. Tam były w ogóle, fajne było, że mówimy, no to my się chyba przeniesiemy z tego przestrzeni kobiecej, bo coś czuję, że zacznie padać w którymś momencie podczas warsztatów. I nagle kury przyszły. I po prostu ja mówię, to jakby w sumie to nawet nie mam gdzie warsztatów robić, bo one po prostu mówią moje. I to jest tak w ogóle a propos zdrowia. Są dwie perspektywy na zdrowie, tak? Jest medycyna współczesna, która mówi,
my, biedne roślinki, i znaczy biedne takie delikatne istotki, chodzimy po tym świecie i te bakterie i wirusy czekają za każdym kątem i one chcą nas zjeść i zaatakować i trzeba te wszystkie mydła, a później te wszystkie antybakteryjne i te wszystkie... I szczepić się trzeba i wszystko, bo po prostu nas zje i nas z tej ziemi po prostu skosi, nie? A druga jest perspektywa, bardziej holistyczna, do zdrowia, gdzie stwierdzamy, że my jesteśmy częścią ekologii, czyli tak, jest ten system, ten jest z kręgu i my jesteśmy częścią z tego. I po prostu wszędzie jest równowaga i natura zawsze dąży do równowagi, czyli jeżeli ty jesteś chory i ty na przykład na poziomie, wracając do czakr i w ogóle do przekonań, jeżeli ty na poziomie drugiej, trzeciej czakry masz przekonania, które robią to w tobie, czyli one, nie jesteś otwarta, nie masz pozytywnych przekonań, tylko cię blokuje, czyli ta fascia jest poblokowana, energia jest poblokowana, to tam witalna energia nie przychodzi, to nie funkcjonuje na pełnych obrotach, zdrowe ciebie i nagle pasożyty mam, grzyba mam w przewodzie pokarmowym, nagle wszystko się, coś tam ci dzieje. To nie jest tak, że ty masz grzyba i ty po prostu teraz musisz tego grzyba wyjąć, bo wiemy o tym, że się nie wyjmuje grzyba, tak samo w ogóle z jakąkolwiek chorobą, tylko dostarcza się równowagi do organizmu, żeby ten organizm mógł się bronić, bo też wiemy, że w ogóle jakiekolwiek leki, one cię nie leczą, tylko one jakby albo osłabiają przeciwnika, żebyś ty mógł zaatakować, więc one nie prowadzą równowagi, czyli ja na przykład całe życie, ja na przykład w takim wieku już brałam antybiotyki 2 razy w miesiącu, tak? I jeżeli ja cały czas dostałam antybiotyki, czyli zabijały cały bajon w moim organizmie i nikt nie myślał o tym, jak mi ten bajon dostarczyć, żeby była równowaga, to czemu się w ogóle ktokolwiek dziwił, że mi się rozrastało znowu te same wirusy i bakterie, które nie były dla mnie dobre, tak? Ale wiemy też, że jakiekolwiek mamy mnóstwo tych bakterii, na przykład E. coli czy różne takie rzeczy, może nie E. coli, E. coli też chyba mamy, nie? W żołądku normalnie. Ja miałam coś takiego, że pojechałam do Indii, wróciłam i miałam 1000 razy normę, nie? Ale przez miesiąc siedziałam na zakaźnym, szukałam i w każdym kolorach tęczy i oni robili mi każde badanie pod tym i na końcu stwierdzili, że w sumie to pani nic nie jest, ma pani za dużo bakterii E. coli, damy właśnie jakieś probiotyki i ma pani syndrom jelita drażliwego, nie? I to jest diagnostyka po siedzeniu w szpitalu zamiast w liceum. Tak, na temat zdrowia w Polsce, więc w ogóle w zachodnim świecie z lekarzami i tak dalej. No bo co mają mi powiedzieć? Oni robią tak, że jak już czegoś nie znają, to jakoś tam zbiorą te wszystkie problemy zdrowotne, nazwą jakąś chorobą i mówią, na to jeszcze nie wymyśliliśmy lekarstwa, ale pracujemy nad tym, żeby cię jakąś chemią tam przybić, nie? Więc, no, więc to jest takie moje doświadczenia na temat tego, że jednak trzeba patrzeć na siebie i na swoje zdrowie holistycznie, bo inaczej, no inni raczej nam nie pomogą, szczególnie współczesna medycyna i współcześnie funkcjonujący świat. No, więc co czujemy, co robimy? Co byście chciały się dowiedzieć, albo co byście chciały spróbować? Czy chciałybyście może się dobrać, może w trójki, bo mam chyba tylko 5 wahadełek? Nie, w sumie mam 5, widzicie, bo mam, patrzę na 4, ale powiedziałam 5, bo mam swój prywatny, mogę udzielić i możemy sobie popatrzeć na swoje głęboko w siebie nawzajem, czyli sobie spróbować, czy nam się uda zaufać i oddać jakby oddać swoją rękę w poczet tego wahadełka, tego, co ma się podziać, tak? Czyli jakby oddać trochę kontroli. Trzeba zaufać, jakby wam wszystko wytłumaczę i pokażę i jakby powiem i będziemy sobie próbować powoli. Jedyna właśnie taka intencja, żeby mieć, że wierzycie, że I trust, czyli że ufam temu, że ten proces jest okej, że wszystko jest okej, jestem bezpieczna, a drugie, że nie kontroluję tego, co się dzieje. Ja tu nie mam jakiejś intencji, ja tu teraz nie, dlatego w ogóle uczę na sobie nawzajem, zamiast nas w parze niż na sobie, bo jeżeli ja wam wytłumaczę trochę o tym, jak one się poruszają i co to znaczy, to jak wy będziecie robić na sobie, to wy macie albo już macie intencję, tak? Czy albo ja chcę, żeby to było wyrównane, albo mi się wydaje, że to jest niewyrównane i zamiast pozwolić, żeby się pokazało, co się dzieje, to jest taka kontrola się włącza, tak? I jak ten na samym końcu, mimo tego, że ten mózg jest ograniczony i on jest w tym 3D, w tym naszym ciele i on tylko pojmuje nie za dużo, jest połączony z ego i tak dalej, to mimo wszystko to jest to, które kontroluje tu i teraz. A jedyne, co
jakby to jest to narzędzie, przez które kontrolujesz swoje tu i teraz, czyli tworzysz przyszłość. Więc jest bardzo właśnie mocne i bardzo są ważne słowa, bardzo ważne jest intencje i bardzo ważne jest to poczucie bezpieczeństwa, żeby być i żeby później w końcu flow, czyli być w tym flow, ja wiem jak to powiedzieć po polsku, być w tym przepływie, tak. Tak, z tą rzeczką płynąć z rzeczywistości wszechświata. I bo to nawet nie chodzi o to, żeby z rzeczką, nie? Bo też pamiętam, że coś tam było, arka, coś tam, że pod prąd płyniemy, coś tam takie religijne było trochę. Z papieżem naszym. Byłam mała, to jeździłam na pielgrzymki gdzieś tam. Ale że, czy nie, że z prądem, jak wszyscy robią, to ja też, tylko żeby płynąć z tym naturalnym flow, czy z tym naturalnym, co się w wszechświecie dzieje i bycie taką, tym channel, tak? Czyli bycie tym naczyniem do dla naszej... Kanałem. Kanałem. Takim kanałem, tym naczyniem dla naszej duszy, żeby co się ma dziać, to niech się podzieje. I to zaufanie do tego, że co się podzieje, będzie dobre, zdrowe i naturalne. I w ogóle wyjąć też swojego słownika, taka moja jakby nadzieja dla rzeczywistości i świata, żeby wyjąć ze swojego słownika słowa dobry, zły, lepszy, gorszy, ładniejszy, brzydszy. To wszystko to wartościowanie. Bo jeżeli wartościujemy, to zawsze będziemy w braku w którymś momencie, tak? Czyli ja mówię, że jestem ładna. Ktoś mi powie, że jestem ładna, ja powiem sobie zajebiście. I pójdę sobie gdzieś i mówię, jestem ładna tutaj, tak, tak. A później gdzieś pójdę i będzie ładniejsza dziewczyna, no i teraz będę źle czuła, bo teraz jestem brzydka. Czyli robimy biały-czarny, a świat nie jest biały-czarny, tak? Jest, po prostu jest, nawet w ogóle nie mówiąc o kolorach. Tam się oczyszcza, mocno się oczyszcza. Tam już schodzi. Więc tam się w ogóle coś tam dzieje mocnego, musimy to sprawdzić, bo ja nie wiem, co to za kobieta jest, ale ewidentnie porwała tłumy. No, więc dlatego będziemy robić na sobie nawzajem, żeby mieć luz, no bo jakby często jesteśmy dużo mniejsi dla innych niż dla siebie, tak? Czy ja nie mam teraz oczekiwań, że ja tutaj będę miała równowagę albo jakieś moje ego wchodzi, że teraz... Bo po prostu jesteś teraz jesteś tym narzędziem w rękach Boga, nie? Jesteś, to też na co dzień, jesteś narzędziem, które pomoże podtrzymać ten sznureczek, na którym jest wahadełko, na którym jest jakiś kamień, bądź jakieś coś, co jest tym wahadełkiem, tworzy. I to odzwierciedla twoją, tą, co się dzieje energetycznie w tym centrum energetycznym, tak? Czyli w ogóle mówimy o tym, że różne takie, ja to nazywam kamienie, ale to na pewno po polsku ma różne ten, jakby, nie że nazwy, ale że jakbyś to nazwała, ale powiedzmy kamienie. One mają różne kolory. I w takim dużym skrócie bardzo często się zdarza, że kolor czakry odpowiada kolor kamienia i ten kamień się używa, żeby tę czakrę zrównoważyć. Jest tam większa filozofia, ale jakby tak na chłopski rozum. Plus w ogóle też radzę, że jeżeli ktoś lubi kamienie, lubi takie fajne rzeczy, kryształy, po prostu wejść do sklepu na targi kryształów, czy wejść do sklepu takiego, który ma kryształy i po prostu co cię ciągnie, to znaczy, że tego potrzebujesz. My mamy intuicyjnie, często wybieramy. W ogóle też mówiąc, to bardzo jakoś jadąc w drugą stronę teraz równoważenia czakr, to, że my wybieramy pewne ciuchy każdego dnia, to, że my wybieramy pewne zapachy każdego dnia, to, że my jemy różne rzeczy pewnego dnia, a inne, kolejnego jest zupełnie coś innego, to dlatego, że my intuicyjnie wybieramy rzeczy, które wibrują w takiej przestrzeni, której nam na przykład brakuje, czyli nam coś tam, coś jest właśnie z tą czakrą i nagle zakładam pomarańczową koszulkę, może nie wiem, na co dzień nie chodzimy w pomarańczowej koszulce. I tak to się pojawia, tak? Ja na przykład mam dzisiaj nieplanowanie niebieską suknię i w ogóle jeszcze dostałam taki napar w ogóle jakichś tam szamanów z takich niebieskich kwiatków, te takie, co w Tajlandii się farbuje ryż na niebiesko i tak dalej. I ona powiedziała, że one mają w ogóle taką właśnie, otwierają ci głos i taki fokus ci robią. Więc ja mówię, cała na niebiesko, a niebieskie to jest kolor czakry gardła, tak? Czyli tym dzieleniem się, więc mówię, pełne wsparcie jest, nie? Wszystko, co mogła rzeczywistość dla mnie zrobić, żeby mi pomóc, żebym mogła się podzielić w sposób, w jaki chcę, żeby te słowa jakoś tam przekazały tą energię. Tutaj jest taka dziewczyna, to właśnie jest. Ma też kamienie, bardzo, bardzo fajne. I też właśnie mam takie doświadczenie, że jak kiedyś byłam w sklepie takim ezoterycznym, poruszyłam po konkretne kamienie, że sobie wyczytałam w internecie, że chcę ten i ten, bo ten będzie dobry, bo mnie tak wzmocni, coś tam. I poszłam i zaczęłam intuicyjnie właśnie wybierać i pani mi zaczęła mówić, jakie to są kamienie, a ja mówię, ale to nie są kamienie z mojej listy, to ja ich nie chcę. Ona mówi, nie, to kamienie wybierają ciebie, a nie te kamienie. O lala, no to tak, już wyższa szkoła jazdy? Tak. Nie jestem. No, to super.
Więc kamienie właśnie mają konkretne wibracje, więc one będą równoważyć konkretne czakry, a kryształy zwiększają, magnify, powiększają to, co już jest. Czyli one, jeżeli masz dużo, więc one pomogą ci otworzyć, ale wszystko jakby, co jest potrzeba, tak? Czyli dlatego kryształy są takie, że na przykład wchodzisz gdzieś, szczególnie jakiś healer, mam jakiś taki kryształ, albo ludzie sobie pod domem. Słyszałam, że w LA, ja w ogóle nie żyję w świecie współczesnym, więc jak w ogóle telewizor, jakiś taki nowoczesny program znajdę, mówię, ale fajnie, coś tam robią w LA, mówię, to jest program z 10 lat temu, nie? Ale, albo jakaś fajna piosenka. No, ale więc podobno w LA, jeżeli chodzi o w ogóle wystrój domów, teraz jest bardzo modne właśnie, oni kupują, bo oni mają za dużo kasy ewidentnie i kupują takie kryształy, że tam jest po prostu salon i stoi kryształ, nie? I jakby się stało to, że te kryształy jakoś weszły w ten taki użytek codzienny, no i na pewno to nikomu nie szkodzi, powiedzmy tyle, nie? Na ten temat. Więc jeżeli chodzi o wahadełka, one bardzo często są robione z kryształa, czyli masz kryształ górski, kryształ ten tutaj, jak się nazywa? Pink, różowy kryształ chyba się tak tłumaczy? Kwarc. Kwarc, o w ogóle kryształ kwarc, tak? Bo ja mówię krystal, no to kwarc, więc jakby kwarce. To już kryształ. Kryształy i tak, i kryształy i też jakby kwarce w takim razie, one magnify the energy, tak? Słucham? One je powiększają jakby, czyli jeżeli ja sobie tutaj wezmę wahadełko, szczególnie z kryształem, to zobaczę tą czakrę, jakby bardzo łatwo mi się uaktywni to wahadełko, żeby się ruszało, bo jakby ono magnify, tak? Czyli jakby pomaga to. Ale są różne inne i w ogóle wszystkim próbowałam. Są też drewniane, metalowe, w ogóle różne inne rzeczy, różne niektóre, które też jakoś tam mają różne kształty egipskie i tak dalej i mają coś tam jeszcze emanować, jakąś energię, ale jakby ja z tym nie pracuję, ja pracuję z tym jako z narzędziem diagnostycznym. I na tym się kończy moje użycie wahadełka. Ewentualnie to tak samemu dla siebie można sobie czytać różne rzeczy, ewentualnie być channelem dla kogoś innego, jeżeli ktoś sam dla siebie nie może, czyli na przykład bierzemy wahadełko i można zadawać pytania, czyli rozmawiać ze swoją podświadomością. To w ogóle w skrócie wam powiem, ale to nie przejmujcie się bardzo, ale intencja zawsze się liczy, czyli czy intencja jest do rozmowy ze swoją podświadomością. Bo ja kiedyś siedziałam, rozmawiałam, mówię, ja kurwa tych rzeczy nie wiem, skąd ty mi to mówisz, i nagle okazało się, rozmawiając z tymi wszystkimi duchami z pól ryżowych tam, i tam znalazłam, że tam był jakiś cmentarz i w ogóle mówię, dziękuję, do widzenia, to ja wszystkich wypraszam. Więc generalnie troszkę trzeba uważać, bo można się połączyć z czymś, więc niekoniecznie się chce. Bo ja wam tyle powiem, bo ja też mam takie osoby, do mnie trafiają, które one by chciały wszystko, one by się chciały wszystkim połączyć, w ogóle się otworzyć i wszystko do nich wejdzie i później chodzą z jakimiś takimi ciemnymi chmurami na sobie, a później za pół roku dzwonią do mnie, mają depresję. I mówię, no bo nosisz tego twora energetycznego na sobie i on ci zjada tą energię. No trudno nie mieć depresji, jeżeli coś ci siedzi, jak ci 50 km na plecach siedzi, to też by cię kolana bolały, no. Więc skrócę takim dużym. Ale można tak używać jeszcze wahadełka, jeżeli byście chciały się nauczyć i jakby mieć swoje korzystać, to można sobie zadawać pytania tej podświadomości, czyli można robić muscle testing, czyli tylko, że to jest troszeczkę nauki, żeby taki warsztacik zrobić, żeby umieć z tego korzystać, bo musisz być nawodniona, musisz coś tam. Można też innych testować, tylko właśnie wtedy na przykład rękę wystawiasz i ci testuje na ręce, albo można stanąć i też te muscle testing, że jest tak do przodu, nie do tyłu i sobie zadawać pytania. Albo można po prostu, jak już się zna i umie wahadełko używać, już się zaufało mu i on tam się zaczęło ruszać. Bo to jednak z czakrami to jakby jest taki początek, żeby zobaczyć, co tam się nam pokazuje. A dopiero później w ogóle jakakolwiek interpretacja, a później i tego, co się teraz dzieje, plus interpretacja, co to znaczy dla nas na wyższym, jakimś takim ogólnożyciowym poziomie, tak? I można użyć wahadełko i można na przykład powiedzieć, i teraz go programujemy, czyli my go uczymy języka, tak? Czyli ja mówię show me yes, czyli pokaż mi tak. I sobie wyobrażam kółko w głowie. Tak, żeby na pewność była, nie? Że ja wiem, ja kółko, on kółko, nie? Bo po prostu jest tak, że powiesz show me yes i zrobi kółko, bo tak czakry też jak są otwarte, to one idą w kółko, idą clockwise, czyli w stronę wskazówek zegara. Stop it. I show me no i wyobrażam sobie jakby linię po lewej i po prawej, tak? Jest jeszcze trzecia odpowiedź, którą ci da wahadełko, jak zapytasz coś i ono ani nie wchodzi w kółko, ani nie idzie po linii.
zaczyna tak dziwnie chodzić, to znaczy, że w sumie to ci odpowiedź nie jest potrzebna i odpierdol się i ego spierdalaj w skrócie. Czyli jakby nie ma tak bądź nie, to nie jest optymalna jakby odpowiedź. I możemy się pytać na przykład o rzeczy przeszłościowe, czy o rzeczy takie, skąd coś wynika, albo na przykład co jest dla mnie zdrowsze, czyli to, co zamieniamy słowo dobre, gorszy na zdrowe, niezdrowe. Czyli czy towarzystwo z tą osobą jest dla mnie dobre, czy przybywanie, posiadanie tej koleżanki, czy tego faceta jest dla mnie zdrowe, tak? Nie, że moje ego, bo jest przystojne, to ładnie wyglądamy na zdjęciach. Tylko jakby, czy to jest dla mnie zdrowe? I tak samo z jedzeniem, tak samo ze wszystkim, tak samo z pracą. I nagle bardzo prosto znamy odpowiedź, a nie musimy żadnych wahadełek, żadnej energii sprawdzać, bo my wiemy, czy to jest dla nas bardziej zdrowe, bądź jakby odbiera nam to zdrowie, tak? Ale jak Więc ja je zaprogramowałam teraz, tak? Więc teraz powiedzmy, będziemy z moim podświadomością pracować, że się mogę spytać, tylko że aha, i odpowiedź jest tak, bo mamy tylko dwa słowa w języku teraz, tak? Bądź nie. Więc pytania muszą być takie, na które można odpowiedzieć tak bądź nie. Pani matematyki uczy się, to tam polonistyka. Jest coś, jakoś nazywa tak, rodzaj pytania, że tylko tak, nie zamknięte, czy coś takiego, tak? Tak, zamknięte pytania tylko można. Więc żeby on wiedział, co, tak, żeby on wiedział, na co odpowiadać. Czyli ja na przykład cię spytam, ja mogę, no ale możesz tych pytań, to nie jest, wiesz, lampa Aladyna, trzy pytania. Widzę, że ty w moich myślach jeszcze lampa dyna, że tylko masz trzy pytania, tylko możesz się dopytywać, tak? Czy ja się mogę na przykład spytać, że boli mnie na przykład dzisiaj kolano prawe i mogę się spytać, że czy ból mojego prawego kolana jest związany z moją męską energią? Stopy. I mogę się tam wydrywać, nie? Czy jest związany z moim ojcem, albo z facetem, albo takie tam. Więc jakby można tego korzystać w ten sposób i to jest też takie fajne, bo to jest takie empowering i im więcej korzystasz, to jest takie budowanie mięśnia energetycznego, takiej pracy z energią, czyli im więcej ty coś próbujesz i się później sprawdza, no to i tak naturalnie, potem korzystasz. Ja na przykład mam coś takiego, że u mnie w torebce każda kobieta ma swój zestaw, to ja tam mam telefon, coś tam, klucze, coś tam, wahadełko, olejki. I czasem jak potrzebuję na przykład jakiś kryształ konkretnego dnia, na przykład bardzo latam, a wiem, że będę jechać na skuterze, żeby się nie wdolić, to biorę sobie turmalin do torebki, bo wiem, że mnie uziemi. Albo na przykład właśnie idę jakiś dawać wykład, więc biorę sobie jakiś... ja w ogóle od Marty Kostrzewy, nie wiem, czy znacie, ale ona tu w ogóle w tym środowisku jest, dostałam, to jest takie niebieskie przy tobie, na przykład ciebie, kamień. Ja go z niego dostałam. Ona go kupiła w Polsce na jakimś festiwalu, przywiozła mi go na Bali, trzymała w Las Waterfall w swoim community przez wiele miesięcy i na ubytek się spotkaliśmy zaraz przed moim przylotem tutaj. Dała mi ten kamień. Mówisz, dla ciebie za to coś tam jej kiedyś pomogłam z jakimś biznesem, takim kryształy kupowała na Bali i robiła biżuterię. Więc w ogóle, więc na przykład to biorę ze sobą, bo to jest takie bardzo wspierające mówienie swojej prawdy, bycia w swojej prawdzie, nie? Dobra. Więc myślę, że możecie się dobrać w pary i jedna dziewczyna położyłaby się, jak macie, ja mam sarong, mogę pożyczyć, jeżeli nie chcecie na trawie się kłaść i po prostu położyć się tak jak savasanie, tak? Czyli na pleckach, rozłożone nóżki, rączki i ja mogę do was podchodzić, jak będzie za głośno, żeby każda słyszała, nie? Więc jakby tak w kółku, czyli jakby 1, 2, 3, 4, 5 i potem my będziemy, druga osoba będzie do niej podchodziła. Najlepiej chodzi o to, żeby kręgosłup był prosty, czyli żeby być to połączenie, tak? Żeby być w tej równowadze, czyli być tym kanałem, tak? Bo my jesteśmy kanałem, a nie, nie wiem, jakąś taką artystycznie zrobioną figurką, więc jakby wzdłuż kręgosłupa idą wszystkie czakry. Od wewnętrznej strony kręgosłupa te ośrodki energetyczne są, tak? Jeżeli chcesz sobie wyobrazić, to właśnie kręgosłup i też w środek i tam właśnie wzdłuż różnych organów też przypadkiem też się zdarzyło, że akurat te czakry, czyli te 7 głównych, największych ośrodków energetycznych jest w miejscach, gdzie są nasze system hormonalny, czyli nasze gruczoły. I jak się zobaczymy, na czym te gruczoły polegają i jakie one hormony produkują i co te hormony robią w naszym organizmie, to się okazuje, że to jest dokładnie to samo, co te czakry, z czym te czakry jakby reprezentują sobą. I że nagle jak ty masz problem właśnie z jakimś tam, że u facetu na przykład powiedzmy, to strategicznie typowo piwny brzuch.
Czyli mamy, to jest czakra trzecia, czyli ta manipura, czyli to ego, czyli to jest takie, że oni mają, powiedzmy, brak równowagi z jakby tym poczuciem własnej wartości i tym, żeby ten power, tak? Bo to jest też męska energia. Też czakry są tak, że jest męska, żeńska i później tu jest ta jedność i to jest połączenie z Bogiem, tak? Więc one te charaktery, jeżeli byś powiedziała typowy mężczyzna, czy typowa męska energia, typowa kobieta, typowa żeńska energia, tak bardzo stereotypowo, ale patrząc na to energetycznie, czyli teraz patrzymy, co to jest kobieca energia, co jest męska energia, to te wszystkie cechy i te wszystkie czakry właśnie męskie, to są te wszystkie cechy takie męskie, a tu nagle ta druga czakra, czyli ta sakralna, ta twórczości, tego właśnie, że my ciągle płyniemy, że my jak jesteśmy jak rzeka albo jak wąż, tak? To, że serce, czyli ta miłość nam bardzo łatwo przychodzi, taka unconditional love, taka bezwarunkowa miłość i później to, że my jesteśmy taką, tą intuicję, nawet się mówi, że kobieca intuicja, tak? Są też dwa rodzaje kobiecej intuicji, ale to też na, jakby możecie pytać później, jeżeli was interesuje, ale jakby mamy to połączenie z intuicją, więc to są takie kobiece cechy, tak? A męskie jest to, że przetrwanie, czyli pierwsza czakra, później trzecia czakra, moje, nie twoje, ja tu dom zbuduję, ja tu coś tam. Dużo gadają, ciągle ich pełno, tak? W ogóle jest tutaj męski głos w ogóle jest przyjemniejszy dla ucha, nie wiem, czy o tym wiecie. Ja wolę słuchać medytacji męskiej, jak mężczyzna mówisz kobieta i się mówi o tym, że irytujący jest głos kobiecy. Pomijając to, że jak na wyższym poziomie na tym poprawimy, dlatego jest irytujący, bo na poziomie energetycznym nie jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania kobiet, tylko jakby mężczyzna rządzi. Ale generalnie, tak na co dzień, mężczyźnie jakby łatwiej przychodzi do tego, żeby się wypowiadać, żeby być i tak dalej. No i tak dalej, i tak dalej. Więc i też wiemy o tym, że lewa strona to jest nasza kobieca energia i prawa strona to jest nasza męska, więc jeżeli coś ci się dzieje i często tak bywa, że jak mamy jakieś schorzenia, problemy fizyczne, czyli ramię nas boli, łokieć nas boli, kolano nas boli, to nas wszystko boli po jednej stronie, jak na to popatrzeć przez życie, nie? Tu sobie rozwaliłam kolano kiedyś, tu mnie ucho boli, tu mnie coś. I mamy coś, i jak popatrzycie na swoją relację ze swoimi rodzicami, to się jakoś tak okazuje, że z tym rodzicem jakoś tak kurwa gorzej się komunikować idzie. Więc jakby wszystko trzeba, i teraz odwracamy to i patrzymy nie, że jest ciężko, tylko, że fajnie, bo rzeczywistość daje nam challenge, które możemy, słucham? Wyzwania, żeby właśnie sobie wyrównać różne rzeczy, więc często jest tak, a później się właśnie jak to się już, więc to znaczy, że to jest takie bardziej naglące, a później się pojawią rzeczy z drugiej strony, bo też jest tak, że to nie jest tak, że tylko w tym życiu mamy tylko pracować z żeńską, właśnie nie ma to tłumaczyć, ten feminine masculine energy, bo to ładniej bo kobieta żeńska, męska, tak, żeńską i męską energią, tylko jakby jest holistycznie i każdy z nas ma jakąś tam rzeczy do przepracowania i jednocześnie jakieś tam rzeczy do zrobienia, czy tej nasze dary. I moim osobistym zdaniem, a propos tej drugiej czakry i tej czakry mocy, i tej czakry seksualności, sensualności, obfitości, twórczości artystycznej tej naszej części, czyli tej twórczości, o której mówiłam, jest to, że no tam będzie dużo jeszcze do przepracowania też, tak? Tam się wszystkie te traumy pojawią, które trzeba przepracować, żeby się to otworzyło. Chciałam coś powiedzieć o tej mocy, ale jakoś widzę, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowe. Ewidentnie. Bo coś mocnego, coś takiego było mocnego, ale może o tej mocy, jak już te czakry poznamy, coś mi przejdzie przez język wtedy. Tak, w ogóle nie wiem, czy już w ogóle czas nam minął, bo przestałam patrzeć jedno na zegarek. To wygląda. To możesz odejść i wrócić po prostu. No, więc my się tu ustalimy, ja ci później powiem, jeżeli coś będzie brakowało. Więc więc myślę, że możemy się dobrać w pary. I jedną dziewczynę poproszę, żeby się położyć jakoś tak, żeby ta osoba, co siedzi, słyszała. Czyli jakby tu będzie, ktoś będzie leżał przede mną, ja będę mniej więcej na wysokości środka, można się przesuwać wzdłuż ciała. I można usiąść po turecku, tylko ważne, żeby właśnie mieć miednicę, jak to się powiedzieć po polsku? Prostą. Prostą, żeby ten kręgosłup był jakby wyciągnięty, nie prosty, bo kręgosłup też nie jest prosty. Nie jest linią, nie jest strzałą, tylko my mówimy po angielsku, że the spine is like don't straight up your spine, but lengthen it.
So, wydłużyć go, więc wydłużony zawsze ten kręgosłup ma być. Albo jeżeli będzie nam łatwiej do kogoś sięgnąć jakby nad jego ciało, bo będziemy trzymać wahadełko nad jakąś częścią generalnie tułowia. Więc ja na przykład sobie wolę tak, bo wtedy dużo prościej mi jest mieć prosty kręgosłup. Jest jakby dużo też prościej mi się ruszać, bo nie muszę nóg tyle ruchów zrobić. No i będziemy po prostu sobie stać. To jest jedna rzecz, no więc to jest twoja pozycja. Druga, żeby tobie było komfortowo nad tą osobą, żeby środek ciała, można było to wahadełko szło, więc czakry idą wzdłuż kręgosłupa od wewnętrznej strony w środku, czyli one idą tutaj, ale jakbyście przestrzeliły sobie jakby dwie linie, to tam w środku idealnie, tak? W naszej przestrzeni. I będę wam tłumaczyć jakby przy okazji, gdzie one się znajdują i będziemy patrzeć, czy otworzyliśmy się na te wahadełka, żeby one nam podziałały. A dwa, co tam się dzieje u nas i potem można większy research na ten temat robić, tak? Większe sprawdzanie. Druga rzecz jest taka, że jakby wybierzcie sobie wahadełko, żeby je troszkę, bo dużo osób je dotyka, żeby je oczyścić i poprosić o to, żeby pokazały co się dzieje dla tej osoby, tak? Czyli żeby to nie była moja intencja, żeby to moją energię nie przekazywać w ogóle coś, tylko że pokaż mi proszę, co się dzieje dla tej osoby, czyli czysta diagnostyka i dziękuję, że w ogóle to jakby jesteś, tak? Czyli ta wdzięczność. No a trzecia po prostu bycie obecnym i zobaczenie, co się dzieje, więc możecie się dobrać w pary i po prostu bym prosiła może jedną osobę tutaj, jedną tutaj, tak żeby jakby pięć osób leżało bokiem do środka, żeby jak będę mówić, to żebyście mnie wszystkie słyszały. I ta osoba siedząca może jakby od zewnątrz siedzieć, tak? Żebyście były do mnie twarzą i mogły mnie słyszeć. Więc proszę tutaj, tu jest kryształ, kwarc mówisz? Kwarc, czy kryształ? Kryształ dymny. Proszę. Tutaj, możecie rozplątać tak. Tam jest w ogóle rudraksza. Słyszałyście w ogóle kiedyś o rudrakszy? To jest rudraksza, tak? Nie, dobra, tam kiedy idzie. Dobra, tam jest turmalin, a to jest też taki kamień, który bardzo uziemia. I jednej rzeczy nie wspomniałam. A propos tej osoby, co ona leży, to ona na plecach. I tak nie powiedziałabym, że nie... A jak chcecie w sumie, albo zdecydujcie, w sensie albo głowy do środka, albo tak, bo nas jest w sumie pięć, to można tak się położyć, jakby moja dłoń to osoba, czyli tak, tak, tak. Ale jak wolicie głowami, to też można, tylko żebyście miała przestrzeń osoba druga, żeby usiąść, że jak się położy kolejna osoba, żebyście miały przestrzeń około siebie, nie? Dobrać się w pary, po wahadełko wybrać, jedna osoba się kładzie w parze, a druga wybiera wahadełko i ostatniej parze ja dam swoje. Czyli kładziemy się. Komuś brakuje wahadełka. Dobra. Już zaraz sobie przypomnę, w której torebce. Rudraksza się nazywa. To jest taki magiczne nasienie, tak? Nasienie, którego się robi drzewo i które jakby rośnie drzewo w Indiach. I jest taki jeden ashram, w którym guru, już nie pamiętam tej co, jakby nie chcę skłamać z imieniem, ale on mówi o tym, on swoich uczniów mówi o tym, że jeżeli z rudrakszy się robi malasz, czyli to, co, jak nasz różaniec tylko w hinduizmie, tak? Czyli do modlitwy. I jeżeli on mówi, dlatego mówiłam, że bardziej w tą stronę, bo jak ten może komuś wystawać nogi, nie? Ale jak chcecie się kładźcie. No i w dużym skrócie, to użyj, bo to jest bardziej, wiesz... W dużym skrócie on tak pięknie, więc robi się male w ogóle z tego, tak? Czyli do modlitwy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, on mówi o tym, że jeżeli każdy na świecie będzie nosił male, miał na sobie male, to będzie pokój na świecie. I mnóstwo jego uczniów jeździ jakby po świecie i roznosi różańce, czyli male z rudrakszy. No. I one tam mają różne moce, różne rzeczy, nie? Dobra, więc... Gdzie jest taka mała złota torebka? To jest pytanie za 100 punktów i tam jest... Chyba włożyłam do kuferka, wiesz? I tam jest piąte wahadełko. Dobra, tu się nam mnoży... A nie przejmujcie się ludźmi, tutaj sprawdzamy, jak to się mówi, uważność, tak? Medytacja numer jeden. Podstawa medytacji, uważność. Dobra, ja tutaj znajduję jeszcze wahadełko jedno. Tu mamy w ogóle całe... I'm saying that we having obviously... This is a private workshop and there's like a people coming, but it's okay, like it's a... Okay, to proszę.
Dla ciebie czy dla kogo było? Dobra, to ja sobie tu stanę, żeby mnie nie oblało. No, tu jest pełna energia. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to przynajmniej spróbowałyśmy, nie? Więc zero w ogóle. Znajdźcie sobie tak miejsce, żeby jedna mogła się położyć, a druga mogła być z niej boku, żeby nie być na deszczu, nie? Więc jak chcecie, możecie się jakoś przesunąć, no jakby wybierzcie sobie. Ja sobie gdzieś tam stanę, nie? W środku, kręgu. Dobra. Nie wiem, po co mi ta torebka. Dobra, więc tak. Pierwsza pozycja, czyli... znaczy, może, jeżeli coś tam już wiecie, możecie sobie sprawdzić, więc nie przejmujcie się mną. Ale jeżeli chcecie posłuchać, to zaczynamy tak. Żeby pierwsze... Ja nie wiem, czy nie jesteście za blisko. A możesz, bo to w sumie jest, patrz. Możecie także tutaj nóżki położyć, żeby Ania miała taki... mogła się ruszać wzdłuż ciała, nie? Jakby potrzebowała. Więc tak. Część numer jeden. Osoba, która leży, pełen luz, może zamknąć oczy. Chill, będziecie robić to samo na drugiej osobie, więc w ogóle bez stresu. I tak jak szawasanie, czyli rozłożone rączki, można z dłonie do góry osoby, które leżą. Zamknąć oczki, w ogóle pełen chill. Oni, dziewczyny wam później powiedzą, jakby coś tam... Jak zobaczycie, że jest coś nie w balansie, to wiesz, możecie sobie tam przekazać. Później możecie sobie porozmawiać między sobą po zajęciach i sobie przekazać. To jest bardziej taka... To jest mniej na diagnostykę osoby, która leży. Zaraz tam jeszcze nic nie robimy, a dziewczyny ewidentnie coś już wiedzą, więc sobie, no, dlatego mówiłam, wiedzą, ale, że jak już sobie próbują, to nie przejmujcie się, ale ja będę mówić, nie? Więc na razie nic. Więc jesteś... Ty jesteś w warsztatach, nie? Dziewczyny już są 2 minuty do przodu. Więc bardziej teraz to robimy jest dla was, dla osoby, która czyta, niż dla osoby, która leży, tak? Czyli my teraz nie robimy tutaj, nie otwieramy salonu diagnostycznego czakr, tylko sprawdzamy, żeby co się dzieje, czy możemy po prostu użyć tego wahadełka i jak ono działa, jak ono funkcjonuje i jaki jest jego język, tak? Czyli numer jeden, patrzymy na to, żeby wahadełko w ogóle zaczęło się ruszać. Jakkolwiek, bez judgment and expectation, tak? Tak, ja wam będę mówić, będziemy razem iść po czakrzach, tak? Więc żebyście po prostu na tym punkcie ja będę przychodzić, pomagać wam, jeżeli ręka jest jakoś za daleko, za blisko i tak dalej, więc w ogóle bez stresu. Jest tylko 5 par, więc super luz. Więc jak będziemy przechodzić tym wahadełkiem wzdłuż ciała, to po prostu zostawiamy w tym miejscu i aż zanim zacznie, ja będę obserwować, zacznie wszystko pracować, to wtedy pójdziemy po prostu do następnej, więc w ogóle bez stresu. Więc najpierw idziemy tak, do pierwszej czakry. Pierwsza czakra, dziewczyny jak mają spodenki, to widać, czyli gdzie się zaczyna generalnie podstawa naszego kręgosłupa na tej wysokości. Dokładnie pierwsza czakra znajmuje się u kobiet szczególnie, łatwo to wytłumaczyć, jak macie. Wejście do pochwy i wejście do odbytu, to po środku mamy taki centymetr skóry i w tym centymetrze skóry, jakbyś był w stanie jakby zobaczyć w ciele człowieka centymetr, półtorej w górę, czyli tak do góry, jeżeli ja stoję tutaj, to jest pierwsza czakra. Czyli generalnie jak ktoś ma spodenki, to patrzymy tak na wysokości właśnie, gdzie się zaczynają spodenki albo gdzie się kończy po prostu tułów, tak? I skupiamy się na swojej osobie, ta osoba, która leży, może sobie odpoczywać i po prostu pamiętamy tylko, że wyprostowany kręgosłup, zostajemy w tej przestrzeni i dajemy temu, żeby to wahadełko nam się pokazało coś, co się robi. No i generalnie ogólne są zasady takie, że jeżeli idzie w kółko w stronę wskazówek zajara, to jest czakra otwarta, zrównoważona. Tam jest dużo filozofii na temat tego, że jak jest bardzo małe kółko, to znaczy, że jest otwarta, ale taka przyblokowana, ja bym chciała, ale nie mogę. A jest też, jak jest za duże kółko, tak lata ci, że ci prawie obija rękę, to też jest niedobrze, bo to jest tak nadaktywna czakra, nie? Ale generalnie chcemy, żeby było kółkiem w prawą stronę, w stronę wskazówek zegara. Jak idzie w lewo i w prawo, czyli idzie jakby w linii, to znaczy, że jest zablokowane. Czytaj, że mamy, każda czakra jest takim dyskiem energetycznym, który tak wiruje. Więc jeżeli mi idzie tak, to wahadełko, znaczy, że ta czakra jest tak wąska i ten przepływ energii, tak jakby krew w żyłach, mieliśmy tyle cholesterolu, że tylko jedna linia, czyli że no ta energia płynie, no bo jakby nie płynęła, to by nas nie było na tym świecie, tak? Bo tak jakby mózg nie pracował, to byśmy nie żyły. Czyli to jest na przykład zablokowana czakra, tak. A jak kółko kiszy, to też
jak będzie szła w kółko, to jest ok, a jeżeli idzie nieregularnie, to znaczy, że trzeba nad tym popracować, jakby to jest większa interpretacja, ale na pewno coś jest do pracy. Dobra. Ale jak idzie w stronę przeciwną wskazówek zegara, to zablokowane, tak? To jest... Dużo trzeba wytłumaczyć, ale najprościej do równoważenia. W sensie takim, że jesteś jakbyś w luszcze stanęła. Czyli ty niby płynie, niby jest ok, ale jesteś jak w lustrze. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Że jest tak, że przepływ energetyczny, on idzie, ale on się jakoś tak obrócił. I to jest najłatwiej, jeżeli pracujesz z energią, to ja ci w 3 minuty potrafię wyrównać taką czakrę, bo po prostu ty ją obracasz, ona już się kręci, tylko ty ją obracasz w drugą stronę. Ale dużo tłumaczyć. Ja się krzyczę, tracę głos powoli. Dobra, idziemy do drugiej czakry. Druga czakra jest tutaj na poziomie, gdzie jest nasze macica, po polsku się mówi. Tam, gdzie dzieciątko rośnie. Czyli parę centymetrów pod pępkiem, no ale wiecie u siebie, gdzie macie macicę, bo tam, gdzie was boli, jak macie okres, to tam jest druga czakra i dla mężczyzn jest równoważna. I teraz zostawiamy z minutkę i obserwujemy, co się dzieje. Wzdłuż kręgosłupa idziemy, czyli nie jak za bardzo jest po prawej stronie czyjegoś ciała, to żeby troszkę bardziej do środka, nie? Po pierwsze siedzisz tak, że ci to utrudnia, nie? Że weź usiądź tak, no. A po drugie, tu jest druga i tu jest środek, nie? Że jesteś nie za bardzo w lewo, ani w prawo nie szła, nie? I może też się nie ruszać. Aha, jak się komuś nie rusza, dokładnie, czas, a się ruszało wcześniej, to nic źle nie robicie, bo już się otworzyło i wam działa, tylko po prostu jest zablokowana i ona się nie rusza i ją trzeba tam ruszyć. Ale nie robimy tego teraz, tak? Więc może być tak, że po prostu któraś się nie rusza, nie pokazuje i to jest wszystko, to jest okej. Okay. Ważne teraz, żebyśmy zaznajomiły się z tymi wahadełkami i zobaczyły, co się dzieje. I to jest jakby tyle filozofii. Druga czakra to jest ta sakralna, o której cały czas rozmawiamy. Jakby to jest związane z kolorem pomarańczowym. Masz taki dość taki oczywiście agresywny kolor pomarańczowej koszulki teraz na sobie, nie? Jak jest zamknięta, no to trzeba ją otworzyć. Dobra, idziemy do trzeciej. Teraz Manipura, czyli czakra splotu słonecznego. Ona jest, jeżeli weźmiecie osoba leżąca, weźmie sobie rączkę na brzuszek i ma pępek, znajdzie pępek swoim piątym ostatnim palcem, paluszkiem małym i położy po prostu rękę tak nad pępkiem i te cztery palce. I osoba, która cię patrzy, czyli osoba teraz szukająca z wahadełkiem, to jest dokładnie, jak się kończy czwarty ten palec wskazujący na środku, to jest tam jest twoja Manipura, czyli trzecia czakra.